Witam Was wszystkich w kolejnym materiale na kanale, a dzisiaj znajdujemy się na lotnisku w Poznaniu i polecimy, oglądajcie do końca, to się dowiecie, sprawdzimy jedzenie w samolocie, warunki w takich liniach lotniczych i polecimy też takim samolotem, może nie konkretnie tym, prawdopodobnie następnym albo jeszcze kolejnym, w każdym razie z tych linii lotniczych. No i jeśli materiał Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki, subskrypcji, napisać komentarza, a już teraz bez zbędnego gadania zapraszam Was na odcinek. Niestety lotniska Wam nie pokażę, a chciałam Wam pokazać, ale nie wolno nagrywać, więc nie nagrywamy. Chyba gdzieś tam z GoPro coś się uda zrobić w Cohampie. Albo z telefonu, albo z GoPro. Zobaczymy, no kiepsko trochę, wydawało mi się, że nie będzie z tym problemu, a tu wchodzę i no. Jeszcze mi nagranie kazał usunąć, masakra. No nic, takie mają przepisy, muszą się stosować, trudno. Lotniska Wam nie pokażę, ewentualnie kapeczkę za chwilę na przebitach. Także widzimy się w samolocie. Przeszliśmy przez bramki, przez kontrolę, teraz czekamy na nasz lot. Mamy, kurde, z godziny do samolotu i półtorej godziny do lotu, także czekamy. Ogólnie tak się rozglądam za cenami tutaj i powiem szczerze, jest strasznie drogo. Się boję, co będzie w samolocie, ale to też sprawdzimy, także czekamy i widzimy się na pokładzie. Co ty robisz? Mapa. No jak, żeby inaczej? Lecimy. No dobra, siedzę w samolocie. Zaraz startujemy. Kasper siedzi w ogóle po drugiej stronie. Ale myślę, że jakoś dam radę. Najpierw start, więc pewnie jakąś tam, nie wiem, moją reakcję Wam nagram. W każdym razie, no dosłownie za minutę dosłownie lecimy, także będzie się działo, będzie grubo. Ale no, pierwsza część właśnie tego wszystkiego, czyli ten lot, trzeba nagrać. Wszystko Wam pokażę za chwilę, omówię, tylko wzniesiemy się w powietrze. W związku z tym, że Ryanair to tanie linie lotnicze, w samolocie nie było luksusów. Brak większej przestrzeni wokół siebie, w tym większego miejsca na nogi, a po rozłożeniu stolika było już całkiem ciasno. Poza tym w jednym rzędzie po lewej stronie było po 3 miejsca i po prawej kolejne 3, więc w jednym rzędzie było łącznie aż albo tylko 6 miejsc. Chciałem dla Was przetestować też ofertę gastronomiczną tego samolotu, ale z tym też było słabo, a liczyłem na jakieś ciekawsze do zjedzenia rzeczy niż paluszki czy kole. Już pomijam fakt, że było to strasznie drogie, a płacić można było tylko i wyłącznie kartą. Dobra, ale plusy lotu i tych linii lotniczych. Na pewno miła i profesjonalna załoga, ładne widoczki i przede wszystkim dla mnie nowe, ciekawe doświadczenie, bo nigdy wcześniej nie leciałem samolotem i szczerze spodziewałem się, że będzie o wiele gorzej. A leciało się naprawdę przyjemnie, ale podsumowanie zostawię na zakończenie odcinka już na miejscu w hotelu.
No i po ponad godzinnym locie udało się. Dolecieliśmy do Budapesztu. A teraz prosto z lotniska do hotelu, a tam zrobimy podsumowanie. To jak się leciało? Leciało się, powiem szczerze, świetnie. Obawiałem się trochę startu, a tak jak już się zaczął samolot podrywać, ta prędkość, nice, po prostu świetnie było. Chciałem kupić jedzenie, żeby wam też sprawdzić. Się okazało, że tylko kartą i nie zapłacę euro, więc tak trochę średnio. Co jeszcze? Czy było wygodnie i tak dalej? No to jest najtańsza linia, to nie ma się co spodziewać luksusów i tak dalej. Ale było znośnie. Nie było nawet aż tak super ciasno. Widoczków no też za dużo nie było, ale leciało się fajnie i przeleciałem się jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Także ogólnie polecam, bo ludzie się boją tego środka transportu. Zauważyłem, że Polacy mamy coś takiego do siebie. To na kilkunastu, może kilkudziesięciu przykładach mogę wam powiedzieć, że boją się latać samolotami dosłownie. Są jak, o mój Boże, samolot rozbije się i wszyscy zginą. No, troszkę to jest błędne, ja żyję, więc no, macie dowód. W każdym razie nie, ogólnie bardzo fajnie się leciało. Polecam, jak ktoś chce się gdzieś przelecieć, jak najbardziej taki samolocik. No wiadomo, to są najtańsze linie lotnicze, ale tylko dlatego, że chcieliśmy tu przejechać, coś tu sprawdzić, więc nie braliśmy niesamowicie, nie wiem, linii za 400 zł za lot. Ale może kiedyś do tego dojdzie. Dobra, w każdym razie dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to doskonale widzę zrobić. Ale wam już nie zabieram więcej czasu. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i pa, pa.